Pana, Panie Sułku. Odcinek 262. Kto tam? Ja. Nie mogę otworzyć. Dlaczego? Nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Czy coś się stało? Nic się nie stało. Musi pani zaczekać. Zatrzasnął się pan? Nie. Długo mam czekać? Nie, niedługo. Zaraz otwieram. Jakaś niespodzianka? Tak. Ale nie mogę powiedzieć jaka. O, przeczuwam najgorsze. Wejdę i coś mi spadnie na głowę, jak pana znam. Nie, dzisiaj nie spadnie. Może jutro, ale dzisiaj na pewno nie. A dlaczego niby nie dzisiaj? Bo nie! Zawsze jakaś odpowiedź. A kiedy mnie pan wpuści? Już niedługo, no. A co pan tam wyprawia? Wszystko. No, chodzimy. O, mamo! No, no i jak? Sufit się zawalił, czy co? Dlaczego? No cały taki jakiś posrzępiony. No, serpentyny po prostu. Dekoracja. Ojej, a skąd mogłam wiedzieć? Dekoracja? Coś podobnego. Jak się przyzwyczaić, to nawet nieźle wygląda. Bal pan urządza, czy jak? Jaki bal? Co to ja? Balowicz jestem. Niech pan siada. Jak to siada? Dlaczego mam siadać? Niech pani sobie po prostu siada. Na krześle. Tym, o. Aha, no, nogi pan podpiłował, prawda? Wywalę się i będzie kupa śmiechu. Nie wywali się pani, pani Eliza, to... To może pani spokojnie siadać. Aha. No, rzeczywiście. No, a i co dalej? Herbaty. Co? Czy ja dobrze słyszę? A co pani usłyszała? Zaproponował mi pan herbatę. Zgadza się. No, jestem bardzo zaskoczona. Domyślam się, że musiał pan solidnie narozrabiać. Teraz usiłuje pan to jakoś z góry załagodzić. No, niech pan wali śmiało i będziemy to mieli z głowy. Co się stało? Nic się nie stało. Akurat. Wszystko jest w największym porządku. Nie wierzę. Naprawdę. Nic się nie stało. Herbaty? No dobrze, poproszę. Już, o, proszę. Tak, dziękuję. A co tam w ogóle? W jakim sensie? Jak samopoczucie i tak dalej? Czy mi się wydaje, czy pan postanowił pogawędzić ze mną? Pogawędzić, a co, to nie wolno? Nie, no oczywiście, że wolno. Jak tam w sklepie i na poczcie? W sklepie jak to w sklepie. Za darmo nie dają. A na poczcie jak to na poczcie. Normalnie. Nic nadzwyczajnego. Za prąd zapłaciłam. Bardzo słusznie. Bardzo mądrze pani postąpiła. Cukru? Nie słodzę. Nie szkodzi. Czy mi się wydaje, czy pan się uczesał? Uczesałem się. Ze szkoły pana wyrzucili, prawda? Nie. Jeszcze nie. Ale zaraz wyrzucą. To nie wiadomo. No w każdym razie mam jutro przyjść do dyrektora. To nie ma pośpiechu. Maruchu się pan spodziewa ze skargą na pana? Nie spodziewam się. Nie no, ja chyba oszaleję. Nie, to tylko spokojnie. Pobił się pan z Cypisem, tak? Cypis jest nieprzytomny w szpitalu, prawda? A skąd? W domu siedzi i lekcje odrabia. No dobrze. No dobrze. Co pan zepsuł? Śmiało. Niczego nie zepsułem. No coś pan musiał zepsuć. Nie na darmo wołają na pana w szkole Sułek Psułek. Wiem, ale dzisiaj niczego nie zepsułem.
Jak na razie. Ja już dłużej w tej napiętej atmosferze nie wytrzymam. Daję słowo honoru, że nic panu nie zrobię. Słowa złego nie pisnę, tylko niech pan mi wreszcie powie, co się stało. No nic się nie stało. No doprowadzi mnie pan do ostateczności. Ostrzegam. Ciasteczko? Jakie znowu ciasteczko? Proszę bardzo, proszę się częstować. Co to jest? Ciasteczka. A skąd? Upiekłem. Nie. No pan sobie ze mnie kpi w żywe oczy. Pan upiekł te ciasteczka? Sam! Nie. Czuję, że to kolejny podstęp. Ugryzę i ząby mi się złamie, bo w pana ciasteczkach są pewnie gwoździe, tak? Że ponapychałem gwoździe? Tak. Nie ponapychałem. I co? I mam tak siedzieć na krześle, pić herbatę i jeść ciasteczka? A potem ja pozbywam. Nie. Tego już za wiele. Przesadził pan. A co ja mam robić? Co to? No, chory pan jest, tak? Ma pan wysoką gorączkę i nie wie pan, co pan mówi. I w dodatku nie wie pan, co pan robi, tak? Wszystko wiem. Jestem nieprzytomny. Smakują ciasteczka? Mam nadzieję, że nie są zatrute. No nie zatrute. Zobaczy pani, na pewno pani nie umrze, ani nie będzie panią nic bolało. Wiem. Znalazł pan moją rentę i wydał pan co do grosza i teraz panu głupio. Nie znalazłem, pani Elizo. Trzeba przyznać, że ostatnio chowa pani pieniądze tak mądrze, że szukam i nic. Dawniej się znajdowało, ale teraz szkoda czasu. A teraz dostanie pani kwiatek. Od pana? Dostanie pani kwiatek ode mnie. Ale przedtem dostanę chyba zawału. Proszę. Nie, niech mnie pan uszczypnie. Proszę. Au! No nie... To wszystko jednak dzieje się naprawdę, no. Dom udekorowany, ja siedzę na dobrym krześle, z którego nie spadam na podłogę. Piję sobie herbatkę, którą pan mi zaparzył, jem ciasteczka własnoręcznie przez pana upieczone i podobno niezatrute. Ze szkoły pana nie wywalili, Gajowy nie ma urazy. Wygląda na to, że wszystko ogólnie w porządku. A i renta nadal schowana w bezpiecznym miejscu. Nie zauważyła pani najważniejszego. Czego? Niech pani coś powie do mnie takiego, czego ja nie lubię. Nie rozumiem. No, wie pani, coś takiego, co kiedy pani mówi to coś, to ja się obruszam. Wiem. Właśnie miałam coś takiego powiedzieć. To niech pani wali śmiało, to zobaczy pani. Panie Suchu. Słucham. Kocham pana. Nie słyszał pan? Słyszałem. No i co? I nic. I nie mówi pan cicho? Nie mówię. Nie, jestem w szoku. Siłą własnej woli się powstrzymuję. Aż muszę jeszcze raz spróbować. Proszę uprzejmie. Panie Suchu. Słucham. Kocham pana. Proszę bardzo. Bynajmniej nie zabraniam. Wszystko to, panie Suchu kochany, co dzisiaj mi się przytrafiło, przechodzi wszelkie wyobrażenia. Nawet jeżeli za chwilę cały ten czar pryśnie. Stała się bowiem bardzo ważna rzecz. Jaka mianowicie? Taka mianowicie, że okazało się, że potrafi pan być jednak inny. A nie tylko taki cham jak zawsze. Po prostu inny. Po prostu wiem. Naprawdę mi się udało. W całej rozciągłości. Bezwarunkowo. Tak panią zrobić w trąbę. W co? W trąbę. W trąbę, pani Elizo. Po prostu prima aprilis, słowo honoru. Cicho. Trąba. Trąba. O rany. Bo fiknę. Tymczasem Gajowy Marucha poszedł rano do lasu i narobił hałasu. Do usłyszenia.